dwójki dzieci, jak to mi powtarzasz, ale jak widzę takie samochody, to się odechciewa. Ale czego? Wszystkiego. Cześć, witamy w pierwszym odcinku. Dzisiaj na podnośniku Lew. Lew. Ty boski z jakiego jesteś znaku zodiaka? Strzelec. Strzelam, no taki skurwysynu. I co tutaj będziemy robić? Tutaj tak, demontujemy teraz pompę wspomagania, bo jak widzicie, leje się z niej. Mierzyliśmy tutaj kompresję. Kompresja nie wyszła tragicznie, ale też nie wyszła... Nie jest równo. Nie jest równo, tak. Tutaj zastosowaliśmy przed wjazdem na podnośnik płukankę. Auto, zanim wjechało, zostało wypłukane, czyli do oleju wlaliśmy płukankę. Zaraz to wszystko spuścimy. I co tutaj jeszcze? Bo świece wymieniamy. Świece były kiepskie. Wymienimy filtr oleju, filtr powietrza oczywiście. Te elementy demontujemy najpierw, jak pompa wspomagania, i za chwilkę, jak podniesiemy auto, pokażę wam od dołu przekładnię, bo też przekładnia pójdzie do regeneracji. Tutaj Boski też zdemontował pasek osprzętu. I któraś rolka mówi, o jest, tam do góry, nie wiem, czy będzie słychać. Rolka też szumi, pasek założymy nowy. A resztę wam pokażemy, co tam się dzieje od spodu, bo dosyć dużo części Magda zamówiła, tak? Dużo. Jakieś wahacze chyba, jakieś... No, zresztą nawet za chwilkę wam to pokażemy. Co tu wiesz, kamerę? Nie wiem, co kamerę robić. Takie auto nie powinny jeździć już. Jeszcze nie powinno? Jeździć takie auto. Dobra, mamy od spodu auto oględziny. Tutaj, czekaj, że nie ty popuścisz, bo wyleciany. Końcówka drążka wyrąbana. Spojrzenie wahacza też były wyrąbane. Cały wahacz. Czekaj, bo chwilę. Popatrzcie, też było jakieś cięcie. Nie było cięcia. Tutaj ktoś coś ciął. Na wahaczu pewnie wymieniał za tylnie tulejki. Gdzie jeszcze były cięcia? Cięcia tu były na... W buzecie. O, stabilizatorach. O, tam cięcie. Już lepiej widział. Z drugiej strony pokaż, czekaj. Tak? I potem sobie do głowy wbije. O, tutaj też ktoś coś ciął. Widzicie? Świeżym pożar, Michał. A to jest na wylot? No na wylot jest przecięte, no. Czekaj, mnie ostrość złapali. Słaby masz aparat. Tutaj też było jakieś cięcie. Zdrowo, to się... Tutaj nie było miękkiej gry. Czyli tak, łączniki nowe idą? Nowe. Spożnie, wahacze idą nowe. Co tu idzie nowe jeszcze? Przekładnie do regeneracji? Przekładnie do regeneracji, pompa do regeneracji, nowe olej. Gdyby Michał tutaj mógł poświecić na przekładnie. O. Leje się zewsząd. Tutaj jakiś jest wyciek, ale to będziemy zmywać silnik. Zobaczymy, skąd te wycieki są faktycznie, bo tutaj wszystko, tutaj też przód pokrywa. Nasze też z góry polało, z góry się polało. Pod Gowicy, ale płyn. Jeździć obserwowałem. Klient jest świadomy. To, co nam zlecił, robimy. I tyle w zasadzie, nie? Sonda, tam jakiś błąd też był od sondy. A jest klejona od góry. Klejona jest? No. Dobra, zaraz wam pokażę, jak zdemontujemy przekładnie, zdemontujemy zawieszenie, w jakim to było wszystko stanie. Dobra, dobrze. BM-ką? Tak, przekładnia jest zdemontowana. Wszystko tutaj się leje. Przekładnie oddajemy do firmy CSR czy CSR czy CRS. W każdym razie Zaklik jest mydlnik, polecamy. Bardzo porządna firma. I co Boski, wahacze wyrąbane? Sworznie czy tuleje też? Tuleje, sworznie, wszystko. Czyli tutaj idą dwa nowe wahacze. Mamy dwa tam wahacze, łączniki, gumy stabilizatora, jakby jeszcze pasowało. Nie wiem, czy Magda zamawiała. To trzeba będzie zobaczyć o gumy stabilizatora. Jak już znawiesz, to pasuje od razu zrobić. Tak. Kołyska zakonserwowana olejem. Nawet nie ma co jemy z tego oleju. Kołyska zakonserwowana olejem. I co jeszcze wyszło? Poduszka, łapa jakaś, coś tego? Nic nie widać. No jest oberwana poduszka, tak. Która? Tak, czyli tutaj też trzeba będzie... Albo tu leje, albo całość, ale z podporą do błyszki od razu. To jeszcze ustalimy z właściwie. W tym razie teraz kierowca bierze przekładnie. Driver. I piszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć naszego kierowcę na którymś filmie. Mam 30 tysięcy lajków, żeby zobaczyć kierowcę. Tak, kierowca bierze przekładnie. Bierz kierowca przekładnie. Dwie przekładnie i pompę. I pompa jeszcze jest w miejscu.
No i jak jest, to moim. A że Sebastian wziął, no to... Nie. No to jak jest, to jeźdź tym... Może w Kajkosie od razu. Viperem. Przekładnie bierze kierowca, tylko pokażemy rękę kierowcy. Także w kolejnym odcinku, nie wiem, czy będzie kolejny odcinek, może będzie. Zobaczymy, jak przyjdą te części wszystkie, to nagramy jeszcze odcinek. Teraz bierzemy się za wymianę świec, tak Boski? Świec, wlejemy olej, filterek. Wlejemy olej, filterek, tak. I zobaczymy, być może będą mieli przekładnie na miejscu, na podmiankę, więc to dałoby się już to powoli składać, żeby tego wszystkiego nie wypychać. Pompy raczej nie mają, pompę w ogóle sprawdzą, czy da radę zregenerować. No, Boski z kultury, żeby oddać im wszystko. Powiem, mamę i kurde, to ściągał, nie wyczyścił, brudno oddał. A teraz będzie pompa czysta. Przekładnik nie będzie myśleć. Można ją montować z powrotem, jak można, nie ma się tak. Można zamontować i jeździć obserwować. No. Tak. Czyli co, do Magdy idziemy sprawdzić, czy części dobre przyszły, co przyszło, czego nam brakuje. Kierowca wziął przekładnie jedną i drugą i bierze pompę jeszcze i do regeneracji. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.